Dobry wieczór. Witamy Państwa. Witamy bardzo serdecznie. Trudno mi powiedzieć, że miło mi Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu, bo spotykamy się w trudnych i tragicznych okolicznościach. Natomiast potrzeba i potrzeba tej chwili, potrzeba sytuacji, którą też wiele z Państwa zgłaszało do nas, spowodowała, że zdecydowaliśmy się to spotkanie dzisiaj przeprowadzić. Rosja zaatakowała Ukrainę, rozpoczęła się wojna i w tej sytuacji stajemy przed naszymi uczniami, przed dziećmi. No i wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy w ogóle powinniśmy ten temat poruszać, czy powinniśmy unikać rozmowy. Natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej, myślę, że wierzymy, że takie tematy, nawet takie trudne tematy, nie powinny omijać dzieci i młodzieży i należy je poruszać. Dlatego no dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o tym, jak to robić, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie. Dla tych Państwa, którzy nas nie znają, Centrum Edukacji Obywatelskiej jest organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Głównie pracujemy z nauczycielami, nauczycielkami i ze szkołami w całej Polsce, proponując różnego rodzaju programy edukacyjne. No, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze webinarium jest też o tyle wyjątkowe, że też skierujemy je do szerszej grupy niż tylko szkół, a do wszystkich osób, które mają do czynienia z dziećmi, czyli też do rodziców, nie tylko do nauczycielek i nauczycieli, bo też czujemy, że to jest potrzeba wszystkich nas. Też myślę, że to, co jakby to, co jest jednym z filarów naszej misji, no to jest to, że no, traktujemy też rozmowę z dziećmi i młodzieżą na tematy ważne, na tematy bieżące, jako jedno z narzędzi zmieniania rzeczywistości. To znaczy wierzymy w to, że jeśli jesteśmy świadomi, jeśli właśnie mamy pojęcie o tym, co się dzieje, dlaczego się coś dzieje, to też możemy mieć większy wpływ. Nawet jeśli może się wydawać, że w tym momencie nie możemy nic zrobić, to jednak ta świadomość jest, no jest bronią, też jest czymś, co możemy wykorzystać. I dlatego warto ten temat poruszać. No i w tym temacie też chciałem powiedzieć, że no, nie, to jest bardzo spontaniczne spotkanie. Będzie miało formułę takiej rozmowy. Zaprosiliśmy ekspertki z różnych dziedzin pracujące w szkole, ale nie tylko, żeby właśnie porozmawiać o tym, jak to robić, jak zapewniać taką bezpieczną przestrzeń, bo też wydaje mi się, że to jest ta rola nauczycielek, nauczycieli i rodziców, żeby właśnie stworzyć taką bezpieczną przestrzeń do tej rozmowy. Witam bardzo serdecznie nasze prelegentki, nasze dzisiejsze gościnie, panią dr Magdalenę Śniegolaską, psycholożkę, psychoterapeutkę, współpracującą ze Szkołą Edukacji, Uniwersytetem SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo ładnie Państwo zmienili moje nazwisko, bardzo mi się podoba, ale na razie jeszcze nazywam się Śniegulska, choć Śniegulaska brzmi naprawdę nieźle. Bardzo przepraszam, a też, no to też dowód, w jakim trybie. Tak, no jesteśmy wszyscy w sytuacji no, mobilizacji. Witam również Natalię Kertyczak, członkini zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji i również członkini Związku Ukraińców w Polsce. Dobry wieczór. Witam również panią Jolantę Okuniewską, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie. Dobry wieczór, witam serdecznie. I Jadwiga Jarosz, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Witamy. Dobry wieczór. I Beata Kacprowicz, nauczycielka WOS-u i również dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku. Dobry wieczór. Więc to może tak, zakończymy naszą
żeby się lepiej widzieć. Więc tak, no, zacząłem może od takiej tezy, że ten temat wojny i w ogóle trudnych tematów, ale w tym wypadku tej wojny w Ukrainie, jest czymś, o czym powinniśmy rozmawiać z młodzieżą, ale chciałbym zapytać, czy tak jest rzeczywiście. A jeśli tak jest, no to co jest potrzebne do tego, żeby tę rozmowę zacząć, tak? No bo właśnie też padło to, ten temat, taka bezpieczna przestrzeń, tak? Wiadomo, że nie możemy o tym rozmawiać gdzieś w biegu, w każdej chwili. Jak podejść do tego? I tu pytanie do pani Magdaleny, jak to z twojego punktu wygląda? Bardzo dziękuję za zaproszenie i pomyślałam sobie, że to jest w ogóle dobrze, że spotykamy się dzisiaj, spotykamy się na gorąco i że chyba nigdy wcześniej nie mieliśmy też takiego doświadczenia. Warto pamiętać o tym, że my mamy do czynienia z dziećmi i młodzieżą urodzonych po 2000 roku, które właściwie no, nie spotkały się z konfliktem, chociaż konflikt na Ukrainie i wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, to jednak chyba ta siła tego doświadczenia nigdy dotąd nie była tak porażająca. Nasze dzisiejsze spotkanie no, sugeruje, że powinniśmy rozmawiać i chyba rzeczywiście tak jest. Ja wiem, że część z Państwa ma wątpliwości z różnych powodów. Zastanawiacie się, czy rozmawiać, a jeżeli rozmawiać, to czy ze wszystkimi dziećmi, czy tylko ze starszymi. Jak rozmawiać? Chciałabym po pierwsze dzisiaj przekonać wszystkich Państwa do tego, że naprawdę warto. I że warto rozmawiać z każdym dzieckiem, nawet bardzo małym, ponieważ dzieci nie żyją w próżni. Dzieci słyszą, czują, a to, co może się stać, kiedy nie będziemy z nimi rozmawiać, to, że ich lęki napęcznieją, że ich lęki rzeczywiście staną się kompletnie nieadekwatne do sytuacji i wtedy mogą poczuć się zupełnie pozostawione same sobie. Też te dzisiejsze rozmowy z nauczycielami, którzy już jakoś próbowali się i z nami kontaktować i poszukiwać wsparcia, pokazują, że już dzisiaj te próby rozmawiania się odbywały, że dzieci zwracają się do nauczycieli i bardzo tych rozmów potrzebują. Oczywiście warto też pamiętać o tym, że ta sytuacja pokazuje, że szkoła jest bardzo ważnym elementem rozwojowym, że dzieci mają zaufanie do nauczycieli i potrzebują tej drugiej nogi. One czasami rozmawiają w domu o tej trudnej sytuacji, nie wszystkie, ale potrzebują też usłyszeć czegoś w swoim naturalnym środowisku, w swoim środowisku szkolnym. Ja mam absolutnie głęboką świadomość i przekonanie, że ta sytuacja jest sytuacją bardzo trudną, wymagającą i że to jest kolejna trudna sytuacja, która spada na nauczycieli, że właściwie nie wyszliśmy jeszcze z jednego trudnego wydarzenia, cały czas z nim jesteśmy, pojawia się kolejne i bardzo wysokie oczekiwania wobec nauczycieli, więc dzisiaj pomyślałam sobie, że z jednej strony chciałabym troszkę porozmawiać właśnie o tej sytuacji, w której są nasi uczniowie, ale też chciałabym trochę porozmawiać o tej sytuacji, w której jesteśmy my nauczyciele. Takie rozmowy o wojnie nie są łatwe. My nie mamy żadnych gotowych protokołów na taką rozmowę, chociaż znowu odwołałabym się do Państwa doświadczeń, już niejedno zrobiliście. O niejednym trudnym rozmawialiście. Na polskim, na historii temat wojen przecież się pojawiał. Ten język jakoś jest już zadomowiony w szkole. To, co jest dla mnie ważne, to żeby też być gotowym na to, żeby rozmawiać z dziećmi o wartościach, o to, co dla nich jest ważne. Pojawiło się to pytanie, jak zacząć? No myślę sobie, że tutaj jest strasznie ważne, żeby zacząć od takiego nienaciskającego pytania, jak wy się czujecie? Jak wy się czujecie dzisiaj? Jak wy się czujecie po prostu? I wtedy może okazać się, że będą takie klasy, które będą miały gotowość rozmawiania i będą chciały o tym rozmawiać i będą takie klasy, które może nie od razu na to zareagują. I to jest też okej. To, nad
co bym bardzo jakoś zwracała Państwa uwagę, to też, żeby nie zapominać o tym, żeby do tych rozmów wracać. Ona może się odbyć nie dziś, nie jutro, nie w ciągu 3 dni, ale za dni 5 czy 10. Może się okazać, że po pewnym czasie ci nasi uczniowie będą na tę rozmowę gotowi, albo ona właśnie wtedy będzie potrzebna. Podobnie jest z rodzicami, to znaczy ja bym bardzo chciała, bo my wszyscy jesteśmy też rodzicami pewnie i tutaj jest sytuacja dość analogiczna. Warto jest po pierwsze spytać nasze dziecko, czy ono chce o tym gadać, czy jest coś, co jest dla niego niejasne, czy potrzebuje jakiegoś wyjaśnienia. Warto też sprawdzić, co wie. I uwspólnić różne treści. Zachęcałabym też do tego, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie rozmowy się toczą, czy rozmawiają dzieci wśród swoich kolegów, koleżanek, rówieśników, czy rozmawiają z nauczycielami. Nie po to, żeby to, nie wiem, w jakiś sposób kontrolować, tylko żeby w ogóle wiedzieć, gdzie te rozmowy, czy ten główny wątek przebiega. Czasami jest też tak, że dziecko w napięciu mówi, nie chcę z tobą o tym gadać. Warto też zapytać, a może jest ktoś inny, no, z kim chciałoby porozmawiać. I to też jest okej. Czasami jest tak, że dzieci chronią albo rodziców, albo nauczycieli przed swoimi różnymi lękami, więc też warto o tym pamiętać. Myślę, że kluczowe jest dla nas właśnie skoncentrowanie się na takiej diagnozie tego, co dzieci wiedzą, czego w tym obszarze wiedzy potrzebują. Też pamiętajmy, że ta sytuacja i ta wojna jest inna od wszystkich, również dlatego, że jednym z elementów tej wojny jest dezinformacja. I mówienie o tym, jak ważne jest poszukiwanie takich rzetelnych źródeł, będzie tutaj bardzo, bardzo istotne. To jest jeden wątek. A drugi jest też taki, żeby zadbać o to, aby dzieci, szczególnie te młodsze, szczególnie właściwie do 12 roku życia, bardzo ostrożnie konfrontować z nagłówkami informacji, nie epatować się nadmiarem szczegółów i trudnych do udźwignięcia treści. Pomyślałam sobie, że w kontekście klasy może zdarzyć się też tak, szczególnie teraz, że pojawią się takie dzieci i takie komunikaty, które będą właściwie nastawione na szokowanie. Będą takie dzieci, które na naszych lekcjach będą wypowiadały treści, które są nie do zaakceptowania. Z różnych powodów. Warto pamiętać o tym, że w sytuacji, kiedy my sami jesteśmy w bardzo silnych emocjach, na ogół nasze reakcje są nietrafione. Wtedy warto zastosować reakcję typu stop i powiedzieć absolutnie nie będziemy teraz w ten sposób o tym rozmawiać i przygotować się do tej rozmowy i też zastanowić się, jak porozmawiać z takim uczniem, ale raczej na osobności, nie na audytorium całej klasy, nie w obecności wszystkich uczniów, a w klasie zaplanować temat, który odniesie się do kontrowersyjnej treści, ale wtedy na to potrzebujemy też czasu. Myślę też, że dużym wyzwaniem będą nasi uczniowie z różnego rodzaju trudnościami. Oni szczególnie będą potrzebowali naszej uwagi i takiej wrażliwości na słowa i na treści. Warto zwrócić uwagę i dopytać się też, czego oni potrzebują w tej konkretnej sytuacji. To, do czego bym bardzo też Państwa zachęcała, to do tego, żeby się skoncentrować na słuchaniu i żeby dać sobie też takie prawo do tego, żeby absolutnie nie znać odpowiedzi na wszystkie pytania i żebyście byli też w tym szczerzy. Żebyście mówili w różnych sytuacjach, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego nie możemy powstrzymać jednej osoby. Dlaczego zdarzają się na świecie wojny, choć wiemy,
my dorośli bardzo dobrze, że nie powinny się zdarzać. I to jest też okej. To znaczy naprawdę dorosły nie musi być dorosłym wszechwiedzącym. To jest pewien mit, który może być też trudny dla naszych dzieci. Pomyślałam sobie też, że szczególnie trudna to jest sytuacja po pierwsze dla takich młodych ludzi, którzy formułują swoją tożsamość, takich, którzy są w okresie adolescencji, a są na przykład właśnie z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rosji. Trafili do nas, czują się u siebie, ale równocześnie chcieliby zaznaczyć swoją tożsamość etniczną, narodową. I to jest szczególnie trudny czas i też taki czas, w którym myślę bardzo ważna jest obecność mądrego, responsywnego dorosłego. Też takiego, który pokaże, że no właśnie ten patriotyzm to nie musi być to samo co nacjonalizm, że element tożsamościowy, ta duma z bycia z określonego kraju nie musi się wiązać z nienawiścią do innych narodów, czy do innych wyznań czy nacji. To, co jest ważne, to też w tym okresie szczególna czujność wobec takich objawów, które mogą być objawami bardzo silnego stresu. W przypadku małych dzieci dość łatwo ten silny stres zaobserwować. My widzimy bardzo wyraźną mimikę strachu, taką potrzebę bycia w bliskim kontakcie z opiekunem. Mogą pojawić się też takie regresje rozwojowe, takie jak silny lęk przed ciemnością, czy ssanie kciuka, czy nawet moczenie nocne. Właściwie do 5 roku życia to, co jest bardzo charakterystyczne, to, że ta reakcja dziecka będzie bardzo mocno uzależniona od tego, jak ze stresem, z sytuacją trudną radzi sobie opiekun. To zresztą pokazuje, że w takim kontekście my musimy się zaopiekować nie tylko dzieckiem, ale również dorosłym. W przypadku takich dzieci wczesnoszkolnych od 6 do 11 lat to, co jest i może być charakterystyczne, to paradoksalnie taka potrzeba izolowania, takiego izolowania dość niespecyficznego. Czasami jest tak, że dzieci chcą, żeby ktoś był w pobliżu, ale na ogół nie chcą rozmawiać o trudnej sytuacji. Mogą mieć koszmary, mogą mieć problemy ze snem. Możemy też obserwować takie rozdrażnienie. Często rodzice opisują takie dzieci, że stały się, nie wiem, uciążliwe, przykre, mogą pojawić się wybuchy gniewu, takie początki zachowań agresywnych, kłopoty z koncentracją, może w końcu pojawić się odmowa pójścia do szkoły czy jakieś skargi natury fizycznej. To, co jest też charakterystyczne dla tego okresu rozwojowego, to często różnego rodzaju poczucia winy. Jak myślimy sobie o dzieciach, które żyją w takim lęku o swoje rodziny, które zostały na Ukrainie, to poczucie winy może być bardzo, bardzo silnym, silnym uczuciem, o którym warto pamiętać i o które warto też zadbać. Natomiast dzieci starsze, takie między 12, 17 a 18 rokiem życia, no tu niestety mogą próbować w różny sposób radzić sobie z tym silnym napięciem i stresem i z rozładowaniem tych napięć. Tu mogą pojawić się różnego rodzaju zachowania ryzykowne, zachowania antyspołeczne, ale również takie dolegliwości fizyczne. Może być też takie powracanie, taka potrzeba stałego opowiadania o tej trudnej sytuacji, zanurzanie się w trudnych informacjach, szczególnie takich wyrazistych.
tu może też pojawić się taka zupełna dezorientacja i nawet takie chęci izolowania. I w tej grupie wiekowej często pojawiają się też takie myśli o zemście. To jest zresztą też taki moment, w którym u wielu młodych ludzi może pojawić się takie zjawisko i taka potrzeba dzielenia na my i oni. W tym konkretnym przypadku to rzeczywiście może być realny problem i chyba szczególnie na to powinniśmy być wrażliwi. Jeszcze... Jeśli może, mogę tak, bo tutaj chciałem przerwać, żeby też dopytać, bo jeszcze wrócimy do tego ważnego tematu, który poruszyłaś, jak dbać o siebie w tym wszystkim, jako my, dorośli nauczyciele, ale chciałem dopytać też nasze tutaj nauczycielki, jak to u was wyglądało i chciałem zacząć właśnie od tej grupy najmłodszej, też o której mówiłaś, czyli od Jolanty. Jak to u ciebie wyglądało właśnie? Czy ty zaobserwowałaś, jakie właśnie oznaki tego, czy twoi uczniowie, uczennice się przyjmują tą sytuacją, no i też jak sobie z tym radziłaś? Czy masz tutaj jakieś swoje praktyczne wskazówki? Muszę przyznać, że nic nie wskazywało na to, że dzisiaj w ogóle ten temat wypłynie, bo dzieci były tak zajęte, są w tej swojej bańce dzieci młodszych, jeżdżą konno, biorą udział w zajęciach na basenie i naprawdę ten świat taki smutny bardzo często jest też jakby odcinany przez rodziców. Natomiast to, co się ostatnio dzieje, najwyraźniej w nich już na tyle się zakorzeniło, że dzisiaj rzeczywiście była konieczność tej rozmowy. Ja powiem, że nie odrobiłam lekcji, Magdo, i nie sprawdziłam, nie zdiagnozowałam wiedzy na temat tego, z czym dzieci do szkoły przychodzą. Też nie doceniłam w pewnym sensie, ja uczę dzieci 8-letnie, nie doceniłam tego, co wiedzą już na ten temat. Pomyślałam sobie, że tak bardzo pobieżnie tylko wystarczy ten temat poruszyć. Oczywiście wiedzą, że Ukraina jest sąsiadem naszego kraju, znamy mapę. Zaskoczył mnie jeden chłopiec, który miał bardzo dużo wiadomości na ten temat. Nawet znał rok, kiedy ten konflikt w ogóle rozgorzał, więc rozumiem, że w domu te tematy się pojawiały i nagle dzisiaj pojawiły się zupełnie niewywołane przeze mnie i ja musiałam nagle jakby zareagować na tę sprawę. Dlatego też uważam, że to spotkanie dzisiejsze jest wspaniałe, bo da pomysły nauczycielom, którzy już się zdążą przygotować. Ja nie byłam przygotowana, myślę, że jakoś udało mi się wybrnąć z tej rozmowy. Rozmowę zaczęła dziewczynka, po której kompletnie bym się nie spodziewała, że ten temat ją w ogóle dotknie. Natomiast co jest fajne, że na tyle zbudowałam relacje, że dzieci z tym trudnym tematem się właśnie zwróciły do mnie. Zawsze się spotykamy w kręgu, siadamy na dywanie, rozmawiamy. Zupełnie miałam na inny temat zacząć rozmowę. Niestety rozmowa się potoczyła w tę stronę. Myślę, że to dobrze. Zaczęliśmy rozmawiać. Trudno mi powiedzieć od razu, że to wiem i to wiem. Ja też się zetknęłam z tą sytuacją po raz pierwszy. Natomiast co powiedziałam dzieciom, że wszystkie konflikty wynikają z nieporozumień, z trudności w komunikacji. Dlatego my uczymy się od początku ze sobą rozmawiać, komunikować swoje potrzeby, rozwiązywać problemy i konflikty. Ja im cały czas powtarzam, że one są bardzo ważne i one będą budować przyszłość. Czyli od tego, czego się nauczymy teraz, jakie podwaliny zbudujemy, to ten świat będą właśnie kreować. Więc musimy się nauczyć rozmawiać i rozwiązywać konflikty. Moje dzieci temat wojny już miały jakby zaczęty, ponieważ opracowywaliśmy lekturę Asiunia Janny Porazińskiej, więc wiedziały już, z czym to się je. Natomiast tak bezpośrednio, jak ta sytuacja w tej chwili jest pokazana, to naprawdę nawet my dorośli mamy z tym kłopot. Ja myślę, że do tego tematu będę wracać. Podejrzewam, że ten temat będzie wypływać wraz z napływem informacji zewsząd i te lęki będę musiała oswajać. Co mogę zrobić? Mogę przytulać, mogę tłumaczyć, że mamy sojuszników, że nie jesteśmy w tym sami, że są też rodzice, którzy będą dzieci chronić i ja jestem zawsze do dyspozycji i do pomocy. Sądzę też, że należy z rodzicami rozmawiać. Nie wszyscy rodzice potrafią z dziećmi rozmawiać, nie mają też takich umiejętności i zasobów.
Są w sieci źródła, już w tej chwili się pojawiają, które można rodzicom podesłać, ja to zrobiłam właśnie dziś, więc myślę, że to jest ten mój początek. To mogłam zrobić na dzisiaj, zaopiekować te ich lęki, wyjaśnić, znów wrócić do emocji, bo o emocjach rozmawialiśmy bardzo często w tej sytuacji pandemicznej, więc taki początek już był. Myślę, że się na tyle udało, że dalsze zajęcia przebiegły już w takiej radosnej atmosferze, czyli te pierwsze lęki jakby zostały odsunięte. Dzięki. Czyli tu rzeczywiście przy tych najmłodszych, no to ważne jest trochę zagospodarowanie, jak rozumiem, też tych takich po prostu emocji i możemy sobie pozwolić właśnie na przykład na chociażby przytulenie, tak, czy okazanie takich ciepłych gestów, żeby to ukoić. Rozumiem, że pewnie jeśli mamy starszą młodzież, to być może przytulanie już nie wchodzi w grę, ale można sobie jakoś inaczej właśnie stworzyć tą bezpieczną atmosferę i jak to zrobić w tych starszych klasach podstawowych. I też jak z twojego punktu, Beato, jako w ogóle dyrektorki szkoły wygląda kwestia rozmowy, czy to, no bo można sobie też wyobrazić, że taka rozmowa, no to zaburza w ogóle, tak? To ktoś mógłby powiedzieć, tak, no ja mam lekcję do zrobienia, tak? To dlaczego mam ten czas poświęcać na jakieś sprawy, które mnie nie dotyczą. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Dobry wieczór. Lekcje jak lekcje, ale zwykle mówi się o tym, że ja mam podstawę programową do zrealizowania, prawda? A szkoła, i to ciągle przypominam nauczycielom, że szkoła to jest życie. Rodzicom o tym mówię. Szkoła to jest życie, że nie da się oderwać szkoły od życia i ta podstawa programowa nie jest w tym momencie najważniejsza. I rzeczywiście akurat szkoła, której jestem i dyrektorką, i z racji też tego, że uczę WOS-u, czyli tą starszą młodzież, ósmoklasistów, my mamy ferie. My mamy jeszcze chwilę ferii, mamy jeszcze, nie wiem, dobrze czy niedobrze, ale ten czas na to, żeby chociażby właśnie przygotować się i w miarę możliwości jakie pytania zadać, przygotowanym na to, jakie pytania. Z tym, że ja muszę tutaj też powiedzieć jedną taką rzecz, że we wrześniu, kiedy mieliśmy i mamy tam problem na granicy białoruskiej, to również moment był wówczas na rozmowę z ósmoklasistami i siódmoklasistami, bo poprosiłam też wychowawców klas siódmych, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje na granicy białoruskiej. I powiem Państwu, że bardzo ciekawie i bardzo merytorycznie młodzież tej ósmej klasy, jakby ja ich dopiero wzięłam, że tak powiem, pod swoją opiekę, więc oni dopiero się uczyliśmy się siebie. Bardzo merytorycznie to przebiegało i również mówiąc o tym, że no właśnie, to jest ten konflikt, z czego on wynika, ale mówiąc też o tych różnych informacjach, skąd się dowiadujemy. I ja sobie tak założyłam na początku ferii, że wracamy po pierwsze po miesiącu zdalnego nauczania w tych starszych klasach, no po drugie właśnie ten konflikt, który jeszcze 2 tygodnie temu wyglądał trochę inaczej, rysował się trochę inaczej, że należy o tym rozmawiać. Mam takie pytanie, ponieważ no, wielu nauczycieli może się obawiać rozpoczęcia tej, tej rozmowy, tak? No albo może się też okazać, że uczniowie na pierwszy rzut no, nie chcą się wypowiadać, tak? No bo szczególnie w tym okresie nastoletnim, prawda, no jest wstyd, tak? No ja coś powiem, będą się ze mnie śmiały. Jak ty to robisz? Jak zaczynasz taką rozmowę? Jak sprawiasz, że ci uczniowie się czują dobrze? Wiecie Państwo, to jest też takie budowanie, to co powiedziała Jola, budowanie relacji. To nie jest już od razu i od razu na pierwszej lekcji. To jest najpierw poznawanie się i w momencie, to też nie moment, to jest czas na to, trzeba cierpliwości. No, co wiedzą, co czują właśnie, tak zaczynałam, skąd wiedzą, jakie mają informacje i tak krok po kroku mogę powiedzieć, że to właśnie oni też musieli się poczuć bezpiecznie i musieli mieć ode mnie zapewnienie, że to, o czym tu mówimy, czyli w tej naszym zespole, 2 klasy 8 uczę, to jest nasza informacja i to jest dla nas tutaj, tak, to co powiemy, to co wiecie i ja też starałam się, bo też był taki, napisaliśmy wspólnie taki kodeks, jakby to nazwać, właśnie dyskusji, co jest istotne w tym, żeby wysłuchać siebie wzajemnie, ale nie atakować, mamy różne poglądy, ale i to oni też podawali te informacje. To jako nauczycielka WOS-u to mam też, no muszę wiedzieć, co się dzieje, że tak
powiem, ale wcale nie jest powiedziane, że muszę wiedzieć wszystko i dokładnie. I rzeczywiście były też, był taki uczeń, który nie chciał o tym rozmawiać i dopiero indywidualnie okazało się, że on ma takie poglądy bardzo nacjonalistyczne, być może wynikające z domu, prawdopodobnie, nie wiem, jakby nie. Natomiast on powiedział mi wręcz bardzo wprost, ale to indywidualna rozmowa była, poza klasą, zupełnie gdzieś tam, że on nie ma zamiaru już o tym rozmawiać i on nie chce o tym słyszeć. To znaczy inaczej, nie ma zamiaru się wypowiadać, a wcześniej był, jest uczniem, który jest bardzo aktywny i rozmawiający na każdy temat, więc było to dla mnie zaskoczenie i ja uszanowałam jego decyzję i absolutnie nie naciskałam. Ja powiem tak, że miałam obawy, ale tu Jola, Magda, powiedziałyście dużo takich bardzo cennych wskazówek, jak to zrobić wśród tych małych, tych młodszych dzieci, bo przecież takie mamy. Na pewno też ważnym tym elementem jest, czy tym podmiotem, bo uczniowie, ale ważnym podmiotem są nauczyciele, którzy też muszą czuć, powinni czuć z mojej strony takie poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, no i rodzice. Myślę, że tutaj ogrom też takiej naszej uważności i słuchania rodziców, szczególnie tych młodszych, ale niekoniecznie, nie tylko, jakie rodzice mają uwagi, jakie mają propozycje, jakie mają pomysły, bo na przykład wśród tych, ja dzisiaj rozmawiałam z mamą czwartoklasisty, która powiedziała, że ona nie chciałaby, w pierwszym momencie nie chciała, żeby o tym rozmawiać, ale kiedy powiedziałam, że to nie chodzi o to, żeby wystraszyć, nie chodzi o to, żeby panikować, tylko chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co te dzieci czują, jak to czują, to myślę, i to jej troszkę otworzyło takie patrzenie, że nie, rzeczywiście, że jeżeli w takiej formie, to jak najbardziej. I jeszcze jedna, tutaj na czacie się pojawiły takie pytania, co zrobić, bo mamy w szkole takie dzieci i taki pierwszy mój odruch dzisiaj, po tym, kiedy zostałam poproszona o udział w tym webinarium, mamy w szkole dwie rodziny ukraińskie, mamy w szkole też dzieci, które wróciły z Anglii, wróciły z Niemiec, trochę się przewija takich, chociaż Malbork nie należy akurat do takich, powiedziałabym, aglomeracji, ale trochę tych naszych, u nas, tych, w ogóle dzieci się przewija różnych, z różnych środowisk, to jest szkoła publiczna, więc żadna jakaś zamknięta enklawa. I pierwszy odruch mój i myślę, że to jest ten też sposób czy pomysł na to, jak pomóc tym rodzinom albo jak ich wesprzeć, jak one mają też jakby poczuć, że mają to wsparcie, to po prostu wzięłam, zadzwoniłam do jednej i do drugiej rodziny i zadałam pytanie wprost, co się, jak oni to, czy rodzina jest, jaka jest rodzina, gdzie ta rodzina jest, w jaki sposób my jako szkoła, ja jako dyrektor możemy pomóc też w tym momencie, co jest istotne, czy ważne, zadałam też pytanie, na ile uważają, że ważne jest przeprowadzenie właśnie takich rozmów w klasach, w tych klasach, szczególnie gdzie są te dzieci, ale nie tylko. Więc ja się utwierdzam, słuchając was, że jak najbardziej jest to ważne, tylko no właśnie zwrócenie uwagi na wiek, nie naciskanie, nie panikowanie, no i czyli te podmioty i branie pod uwagę wszystkich podmiotów, które tą szkołę tworzą. To są uczniowie, nauczyciele, pracownicy też niepedagogiczni i rodzice, w których możemy mieć ogromne wsparcie. Dzięki. Magda, rozumiem, że ad vocem? To krótkie. Tak, bo pomyślałam sobie, Basia powiedziała o bardzo ważnej, Beata, przepraszam, powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, to znaczy o takiej sytuacji, w której uczniowie, a to szczególnie dotyczy właśnie takich uczniów w takim wieku, w którym formułują tożsamość, mają bardzo radykalne poglądy, to może w nas wzbudzać i niechęć, i złość, i taką potrzebę konfliktowania, konfrontowania się z takim uczniem. Ja bym bardzo zachęcała do tego, żeby się powstrzymać i żeby raczej zadawać sobie i też takiemu uczniowi pytanie o to, skąd takie poglądy, znaczy co go doprowadziło do takiego rozumienia tej sytuacji, ale żeby w tym pytaniu nie było ataku. Ta ciekawość poznawcza, ta otwartość na jego poglądy, też ciekawość jego myśli,
może być niezwykle cenna, bo może też doprowadzić do tego, że zadzieje się coś w drugą stronę, znaczy, że on będzie gotowy słuchać. Ja nie mówię, że on zmieni te poglądy, ale wysłuchanie no może być tutaj naprawdę rzeczą bardzo ważną i bardzo, bardzo cenną. Szczególnie jeśli my w ogóle będziemy potrafili pokazywać, że my się nawzajem słuchamy w klasie, to naprawdę wiele konfliktów też takich związanych właśnie z tym, o czym i też piszecie Państwo na czacie, o sytuacji, w której to w nas też wywołuje różne sądy, emocje, stereotypy. Myślimy sobie, Boże, ci Rosjanie zawsze coś tam zrobią, tak? No właśnie, a tymczasem Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, ludzie, którzy doświadczają bardzo trudnej sytuacji. I też pomyślałam sobie, Beato, powiedziałaś o rzeczy bardzo ważnej, co ja mogę zrobić. I to jest niezwykle mocne narzędzie, które chroni też nasze dzieci w każdym wieku przed lękiem. Jeśli my pokazujemy, że coś zrobić możemy, nie zatrzymamy wojska, ale my możemy być solidarni, my możemy coś wykonać, jakiś gest, zaangażować się jakoś, też jako społeczność klasy, szkoły, to naprawdę bardzo obniża poziom niepokoju i lęku. Już się... Jeśli mogę, dobrze, Michał... Dobrze, tak krótko, dobrze? Tak, krótko, bo jakby mamy dzieci z Ukrainy, mamy dzieci z Białorusi, mamy dzieci już tam jeszcze z kilku krajów, ale też mamy dzieci wojskowych. Ojcowie są żołnierzami zawodowymi i oni są w gotowości. I myślę sobie, że też z tego powodu jest ważne, żeby jednak rozmawiać, bo te dzieci widzą to, że tak powiem, jeszcze z innej strony i właśnie ten poziom lęku może być jeszcze inaczej postrzegany. Mhm. Dzięki. Jasne, to ważne. Dzięki. No i chciałem Jadwigę zapytać, no bo myślę, że ten poziom trudności rozmowy rośnie z wiekiem, tak mi się wydaje, do pewnego momentu, że no tutaj się pojawiały też na czacie takie pytania, tak, że no osoby słyszały jakieś właśnie komentarze nastoletnich uczniów, no nie całkiem współczujące, tylko właśnie, że będzie więcej taniej siły roboczej na przykład. Jak z Twojego punktu widzenia to wygląda właśnie, jak Ty takie trudne tematy podejmujesz z młodymi i jak sobie radzisz też z takimi sytuacjami? No nie wydaje mi się, żeby te rozmowy w liceum były trudniejsze niż w młodszych klasach. Myślę, że kluczowe jest to, aby wytworzyć jakąś relację, która będzie powodowała to, że młodzież ufa w tym przypadku nauczycielowi, nauczycielce. Moje województwo jest jeszcze na feriach, więc ja dzisiaj nie widziałam się ze swoją klasą, nie widziałam się z młodzieżą. Postanowiłam do nich napisać na Messengerze. Mamy grupę na Messengerze, z której korzystamy w różnych okolicznościach. No i nie wiedziałam, czy w ogóle zaczynać tę rozmowę, jak zaczynać tę rozmowę. Jak już tutaj Beata wcześniej wspomniała, jesteśmy po długiej przerwie edukacji zdalnej. To ma swoje skutki, myślę, zauważalne w każdej klasie, w każdej szkole. Są osoby w każdej klasie, osoby, które mają problem z funkcjonowaniem w tym czasie izolacji. I tu jeszcze do tego dokładać wątek na Messengerze, wątek związany z wojną. Zastanawiałam się, czy to robić. Postanowiłam rozpocząć taką rozmowę i zaczęłam od pytania, jak się czujecie, jak się macie, czy macie pytania. Od razu zaznaczyłam, że ja nie będę prawdopodobnie zdała wszystkich odpowiedzi na te pytania, natomiast mogę podpowiedzieć, w jakich źródłach szukać tych odpowiedzi. I myślę, że to jest kluczowe, żeby w ogóle wiedzieć, że można zadać pytanie i to pytanie będzie usłyszane. Tak sobie myślę, że to dla nich było bardzo ważne. Po tym moim zagajeniu była długo, długo, długo cisza. A potem pierwsza osoba napisała, ja jestem przerażona. Następna osoba, boję się. I było kilka takich wypowiedzi, które były dla mnie sygnałem, jest dobrze, chcą rozmawiać, jest jakaś reakcja. No i z tym wyrażonym lękiem teraz trzeba będzie jakąś pracę odbyć.
czego nie da się zrobić w sposób satysfakcjonujący na Messengerze, oczywiście. Natomiast myślę, że dostali taki, udostępniłam im taki kanał do wyrażenia tych emocji i tak spodziewam się, że to mogło przynieść jakąś ulgę. W czasie tej naszej rozmowy grupowej padło dużo pytań z mojej strony i myślę sobie, że to, też jest jakaś metoda, właśnie nie tyle dawanie odpowiedzi i zalewanie jakimiś informacjami, tylko zadawanie pytań właśnie, jak się czujecie, czy znacie jakiegoś Ukraińca, Ukrainkę. Okazało się, że pojedyncze osoby tak, znają kogoś, że gdzieś tam w rodzinie jest jakaś historia z Wołynia. No i to też było coś uwalniającego, że oni mogli o tym napisać i to może jest też dla nich jakiś sposób mówienia o tym temacie. Z jednej strony skupiamy się na emocjach młodzieży i to różne mogą być emocje, ale z drugiej strony też, Magdaleno, tu mówiłaś o wartościach, więc ja sobie też myślałam o tym, że chciałabym poruszyć w nich jakąś potrzebę współczucia, postawienia się w sytuacji Ukraińców, Ukrainek, których, jak już dowiedziałam się, znają. Więc ta grupa Ukraińców, Ukrainek ma twarz, ma imię, że to już stają się zindywidualizowane jednostki, co też wydaje mi się bardzo istotne. No i teraz dalsza praca przed nami po feriach, bo tu też widzę, że padają pytania na czacie właśnie, że po feriach będzie ten moment, kiedy rozpoczniemy rozmowę z młodzieżą. No w moim przypadku już to będzie kontynuacja, bo rozpoczęliśmy tę rozmowę na Messengerze. Zadałam też pytanie, tak, teraz sobie przypominam, zadałam też pytanie, czy młodzież, czy wy znacie jakieś gesty solidarności, na które nasze społeczeństwo się umówiło? Czy macie jakieś pomysły, co w ogóle można by zrobić? Czy w ogóle jest potrzeba, aby takie gesty demonstrować? Czy to może to są puste gesty i one nie są nic warte? No więc tam też jakieś wypowiedzi się pojawiły. Ktoś napisał, że jest jakaś manifestacja w Gdańsku. No więc zadałam pytanie, a czy jest gdzieś bliżej? Czy coś bliżej nas się dzieje? No to ktoś wpadł na to, że w Bielsku-Białej dzisiaj o 19 jest demonstracja właśnie w tym momencie. No więc fajnie, jak oni też tak sami myślą o tym, co można by zrobić i w jaki sposób mogą zainteresować się realnie tym tematem i tym samym też więcej wiedzieć. Dzięki. No tak, to jeszcze chciałem poruszyć ten temat, no właśnie jak w ogóle, znaczy nie tak metodycznie, ale już bardziej, jeśli chodzi o samą treść tej rozmowy, jak mówić o Ukrainie, o Ukraińcach, w taki sposób, żeby no też właśnie nie steoretyzować i też o Rosjanach, tak, bo tutaj dużo pada na czacie sytuacji, w których Państwo piszecie, że w szkole macie wszystkie trzy narodowości no jakby zaangażowane w tę wojnę i to jest bardzo trudna sytuacja, więc pytanie do Natalii, jak to robić w taki sposób, żeby właśnie no, nie szkodzić też tym mówieniem. Mhm. Tak, to znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim, znaczy tak, mówiąc o tym, co się dzieje, no na pewno musimy pamiętać też, że no, wojna nie zaczęła się dzisiaj, nie zaczęła się wczoraj, tylko trwała od 8 lat i to jest na pewno też kontekst, w którym trzeba to pokazywać. I kiedy mówimy, często używamy takich określeń jak właśnie konflikt ukraiński czy w Ukrainie kryzys ukraiński. Ja bym powiedziała, że też warto mówić, używając języka, który jednak nie pomija tego aspektu agresji rosyjskiej, ale też właśnie w kontekście pokazywania też tego, że mówimy, myśląc o Rosji, możemy pokazać jakby te struktury państwowe, oficjalne i też społeczeństwo. I państwo bardzo dużo widziałam takich komentarzy, na czacie pisali właśnie o obecności w klasach uczniów również białoruskich i rosyjskich poza uczniami ukraińskimi. Wydaje mi się, że niezwykle istotne też jest to, żeby nie wrzucać do jednego worka całego społeczeństwa rosyjskiego jako tych, którzy wojnę popierają, którzy tutaj politykę prowadzoną przez Putina, przez władze rosyjskie jakby identyfikują się z tym. I wydaje mi się, że takim jakby krokiem minimum, który można zrobić, to pokazać
właśnie te przykłady protestów czy zaangażowania ze strony rosyjskiej przeciwko tej wojnie. Również jeśli chodzi o uczniów białoruskich, pojawiają się komentarze, że no tak, że atak na Ukrainę jest też ze strony granic białoruskich i że tutaj właśnie jest ta rola Białorusi. Wydaje mi się, że też, też możemy tutaj pokazać przykłady protestu. Jeśli się pójdzie na dowolną demonstrację solidarności z Ukrainą, zobaczył tam Państwo mnóstwo flag białoruskich. I widać tam też Rosjan, którzy są w Polsce, którzy być może nie przychodzą z flagami, ale tak samo przychodzą z plakatami: jestem Rosjaninem, jestem przeciwko wojnie, jestem przeciwko polityce Putina. To jest coś, co konkretnie można uczniom pokazać. Można też zwrócić uwagę na te przykłady demonstrantów występujących w miastach rosyjskich, co wymaga niezwykle wiele odwagi w tym momencie, aby podjąć taki protest i zwrócić też na to uwagę, że jakby społeczeństwo jest w sytuacji, gdzie w zasadzie wszelkie przejawy demokratycznych działań były tłumione od wielu lat bardzo brutalnie, wszelkimi możliwymi metodami, a pomimo to wciąż są ludzie, którzy są gotowi wystąpić przeciwko agresji na sąsiedni kraj. I na to szczególnie zwracałabym uwagę właśnie w komunikacji też z uczniami rosyjskimi i białoruskimi. Jeszcze chciałam skomentować właśnie tę kwestię, która też się pojawiała w wypowiedziach moich poprzedniczek i też widziałam, że pojawiała się na czacie, jeśli chodzi o to, jak podejmujemy rozmowę właśnie z uczniami, których ta kwestia dotyczy bezpośrednio, czyli z uczniami ukraińskimi, którzy mają rodziny na Ukrainie i tak dalej. Wydaje mi się, że dobrze też przed zajęciami, kiedy chcemy poruszyć ten temat, uprzedzić takiego ucznia, tak, że generalnie zamierzamy to zrobić i czy chce, czy nie chce wziąć w tym udział i na ile komfortowo będzie się czuł opowiadając o tej sytuacji. Wydaje mi się, że szczególnie w przypadku uczniów młodszych możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie uczeń na przykład wie, że ma rodzinę w Ukrainie, ale ponieważ na przykład urodził się w Polsce, czy właściwie przez większość swojego życia mieszka w Polsce, może też nie posiadać dokładnych, szczególnych informacji na temat tego, gdzie to jest, jaki region, w związku z czym postawiony w sytuacji, gdzie musi się nagle dzielić jakimś doświadczeniem czy opowieścią o swojej rodzinie nieuprzedzony, może po prostu czuć się też niekomfortowo. Więc wydaje mi się, że też takich uczniów, powiedziałabym, nie przepytywać, a już zwłaszcza nie robić tego bez uprzedzenia, po to, aby nie wzmagać jeszcze tego poczucia niepokoju, zagrożenia i nie dodawać do tego poczucia dyskomfortu, że być może ja czegoś nie wiem i tutaj nie jestem źródłem informacji właśnie na temat tego, co się dzieje w moim kraju. Na to bym zwróciła uwagę. Mhm. Dzięki. No i myślę, że warto poruszyć też ten temat, bo rozmowa to jest oczywiście jedno, czyli istotne tu były te aspekty, żeby właśnie po prostu w ogóle stworzyć tę przestrzeń do rozmowy, że to już jest bardzo, bardzo ważne, żeby dzieci czy uczniowie mogli powiedzieć właśnie, jak się czują. No ale to, na co zwróciła też Magda uwagę, że ważne jest to, żeby też nie zostawiać takiego poczucia bezradności, tak? Bo co my właściwie możemy zrobić, tak? Rosja jest tak potężna, że no właśnie, tutaj nawet padł też taki komentarz na czacie, że dzieci mówią, no to, że może my powinniśmy się nie angażować właśnie, żeby nie drażnić tej potężnej Rosji, tak, że właśnie my teraz powinniśmy uszy po sobie postawić i siedzieć cicho, tak, no czyli można powiedzieć, że trochę zwycięstwo, tak, trochę zwycięstwo tych celów, które rzeczywiście Rosja chce osiągnąć, ale ważne jest, żeby właśnie nie zostawać z takim poczuciem, pokazywać, co możemy jednak zrobić, no i To też chciałem Ciebie, Natalia, dopytać. No wiem, że jesteś zaangażowana w różne aktywności dla Ukrainy, na Ukrainie. Co możemy obecnie, jak możemy okazać solidarność, co możemy zrobić, co z poziomu też młodych ludzi jest możliwe? Wydaje mi się, że jest bardzo dużo możliwości tego, żeby właśnie tę solidarność okazać, od takich zupełnie najprostszych, bazowych rzeczy. Też widziałam na czacie, pojawiła się taki komentarz, że wspólnie z uczniami namalowaliśmy flagi polskie, ukraińskie, napisaliśmy przyjaźń. Ja bym powiedziała, nie zostawiajcie tego tylko w klasie, zróbcie zdjęcie, wrzućcie na
profil społecznościowy szkoły, pokażcie to. To jest coś, co może się wydawać takie banalne i mało znaczące nam, a to, na ile to buduje poczucie solidarności i wsparcia dla Ukraińców, naprawdę jest nie do przecenienia. My gorąco zachęcamy te szkoły, które mają partnerów w Ukrainie, żeby do swojej szkoły partnerskiej się odezwać i też przekazać im słowa otuchy czy wsparcia. Ja przypuszczam, że jeśli Państwo akurat realizowali projekt wspólnie ze szkół z Ukrainy, to nie jest coś, o czym jakoś trzeba przypominać, ale być może to są kontakty sprzed kilku lat, do których można wrócić, można też je jakoś odświeżyć i powiedzieć, że w tej sytuacji myślimy o Was z troską, czy i jaka jest sytuacja, jak się czujecie, czy jak możemy wam pomóc. Zapewniam, że nawet tak, że też właśnie takie przejawy solidarności za pomocą jakiejś symboliki ukraińskiej na stronach czy profilach społecznościowych szkoły, to może być jedna rzecz, ale to mogą być jakieś też symbole, które my nosimy na co dzień, po prostu na ulicy, dlatego że w naszych miastach jest po prostu bardzo dużo osób z Ukrainy i one też to widzą, nie tylko w sieciach społecznościowych. Z takich być może bardziej wymiernych rzeczy czy praktycznych, na pewno jest wiele zbiórek, które można wesprzeć. Ja bym tutaj bardzo gorąco sugerowała, żeby szukać organizacji sprawdzonych i doświadczonych w udzielaniu pomocy. W tym momencie na pewno takie zbiórki w Polsce prowadzą Polska Akcja Humanitarna, która i PCPM, którzy mają duże doświadczenie wsparcia już w kryzysie humanitarnym na wschodzie Ukrainy i też będą te działania kontynuować i też będą oferować działania również w Polsce. Jest zbiórka prowadzona przez Fundację Ocalenie, którzy właśnie zajmują się już bezpośrednio pomocą uchodźcom w Polsce. Trwa obecnie, powiedziałabym, samoorganizacja na poziomie miast, koordynacja działań samorządów, organizacji pozarządowych. Warto się zainteresować, co się dzieje w naszym mieście, jakie działania prowadzi samorząd, w co się można być może włączyć. Wiele organizacji szuka teraz wsparcia wolontariuszy. Oczywiście to niekoniecznie mogą być działania, w które mogą się włączyć dzieci czy młodzież, ale być może jest coś takiego, co rzeczywiście dla przykład dla starszej młodzieży, dla starszych uczniów może być dostępne, w co oni mogą się zaangażować. Nawet jeśli bezpośrednio nie mamy możliwości wsparcia jakiejś zbiórki, to zawsze można przynajmniej te informacje przekazać, udostępnić, zachęcić do udziału. Ja też mam taką sugestię, że wydaje mi się, że warto się koncentrować na zbiórkach pieniężnych, nierzeczowych. To znaczy na hura bardzo łatwo jest zacząć zbierać taką pomoc na zasadzie, nie wiem, opróżniamy piwnicę i robimy porządki, ale to niekoniecznie jest ta pomoc, która będzie najbardziej potrzebna. Więc zachęcałabym rzeczywiście do zidentyfikowania i do wsparcia finansowego organizacji, które zajmują się profesjonalnie pomocą właśnie tym osobom. Oczywiście udział w demonstracjach solidarnościowych to też jest coś, co jest dostępne w wielu miastach Polski. Takie demonstracje są organizowane, można do nich dołączyć, można uczniowie mogą na nie przyjść, też wziąć w nich udział. Jeśli nie ma możliwości udziału, to też jest zawsze możliwość przekazania informacji o takiej demonstracji, czy chociażby udostępnienia zdjęć z tej demonstracji w swoim mieście na zasadzie pokazania i znowu rozpowszechnienia informacji, pokazania partnerom, przyjaciołom z Ukrainy, że coś takiego się dzieje w naszych miastach i to też jest duże wsparcie. I jeszcze wydaje mi się, że też jest to jakby potrzeba pomocy i wsparcia będzie długoterminowa, więc wydaje mi się, że też jest warto oszczędzać energię i zasoby, że to jest tak, że w tym momencie mamy taką dużą mobilizację i chęć działania już teraz. Wydaje mi się, że też nie stanie się nic złego i jeśli poczekamy dzień, dwa, trzy, kilka dni, zorientujemy się, jakie działania rzeczywiście najbardziej potrzebują naszego wsparcia, w co się możemy włączyć, dlatego że to nie jest coś, co skończy się dzisiaj, jutro i za tydzień stracimy szansę na to, żeby okazać nasze wsparcie. To też w kontekście tego, co mówiła pani Magda Śniegulska o tym, że ta rozmowa niekoniecznie może się pojawić dzisiaj czy jutro, że to jest coś, do czego być może czy dojrzejemy, czy potrzeba pojawi się za jakiś czas. Też sądzę, że w tym kontekście można pomyśleć o jakimś rozszerzeniu tematu dotyczącego Ukrainy, czyli nie tylko o to,
o te bieżące wydarzenia, o to, co się dzieje teraz, tylko na przykład próba przyjrzenia się bardziej Ukrainie w takim szerszym kontekście, tak, czyli w ogóle sytuacji we współczesnej Ukrainie, nie tylko w kontekście obecnego konfliktu. Tutaj można sięgnąć do literatury, można sięgnąć do reportaży i po prostu też w takim kontekście. Mhm. Tak, to też myślę, że to taki ważny kontekst, żeby trochę zmieniać ten wizerunek, czy właśnie w ogóle budować taki wizerunek, który jest sprzeczny z tym, co próbuje rosyjska propaganda stworzyć, że właśnie nie ma takiego narodu jak ukraiński i Ukraina jest sztucznym tworem. To właśnie też możemy robić, żeby pokazywać młodym ludziom tę kulturę, prawda, i historię. Wydaje mi się, że to jest też istotne w kontekście tego, żeby po pierwsze pokazywać i też nie starać się trochę zerwać z takim czymś, co jest też popularną narracją, że Ukraina jest podzielona, że tutaj mamy właśnie czy separatystów i tak dalej, że jest, nie wiem, czy że rosyjskojęzyczni są wszystkiemu winni i tak dalej. Też dlatego warto bardziej w sposób głęboki i sproblematyzowany pokazywać to, co się dzieje i też odwoływać się do właśnie czy tekstów, czy literatury z Ukrainy, które pomogą nam lepiej zrozumieć tę sytuację tam, a nie uciekać się tylko do takich uproszczeń w pokazywaniu tej rzeczywistości. Jasne. Widzę, że Magda chciała coś o tym przełamowaniu poczuciu bezradności, rozumiem? O dwóch wątkach. Jeden bardzo ważny pojawił się na czacie, związany z tym, że w tej sytuacji rozmów, prowadzenia rozmów, niektóre dzieci zgłaszają, że czują się niekomfortowo. Po pierwsze, bardzo bym spokojnie do tej informacji podchodziła i sprawdzała, co to znaczy. I rozmawiała też z dziećmi, skąd ten dyskomfort się bierze. Czy to jest tak, że one nie rozumieją, nie mają dostatecznych zasobów, żeby poradzić sobie z tymi informacjami, czy po prostu nie chcą o tym słyszeć? Postępowanie nasze w każdej z tych sytuacji jest troszkę inne, ale chciałabym zwrócić na ten wątek, uwagę na ten wątek, kiedy dzieci mówią: Boże, znowu o tym, już nie mówmy, już nie chcę w tym brać udziału. Jest takie zjawisko, które dość niepokojące, w którym młodzi ludzie unikają w ogóle sytuacji trudnych. Badania pokazują, że nie ma nic bardziej mylnego niż wspieranie ich w tym doświadczeniu. To znaczy, nasze zadanie polega raczej na tym, żeby uczyć, jak sobie z tym dyskomfortem radzić, z czego on wynika i co ja mogę zrobić, a nie zamykać tematu i udawać, że go nie ma. Te negatywne emocje, ta złość, ten lęk, ten strach, one są nam też potrzebne. Nie da się przeżyć życia nie czując wszystkich emocji. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, tych negatywnych w ogóle mamy więcej. One coś nam o życiu, o nas mówią. One są bardzo ważne też rozwojowo, żeby je przeżywać, żeby nauczyć się je, ich doświadczać. Po to my jesteśmy też młodym ludziom, żeby w tym pomóc. A drugi wątek, który się pojawił i pomyślałam sobie, że też żeśmy o tym nie powiedzieli, takiego lęku i troski o dzieciństwo i o zasoby tych dzieci, które doświadczają sytuacji traumatycznej, bo musimy sobie też uczciwie powiedzieć, że lęk przed śmiercią swoich bliskich, poczucie zagrożenia jest traumą. To jest rzeczywiście sytuacja bardzo trudna, też bardzo trudna rozwojowo, ale chciałam też Państwu powiedzieć, tak, to prawda, to jest trudny moment, ale badania pokazują, że i wiemy to bardzo dobrze też z historii, że są osoby, są jednostki, które doświadczając traumy, doświadczają też wzrostu w bardzo określonych sytuacjach. Jednym z kluczowych tutaj elementów jest doświadczenie wsparcia. I naprawdę to wsparcie może być takie, jak o którym mówiła właśnie pani Natalia. Nam się czasami wydaje, że my potrzebujemy, żeby zadziałać
to zmienić sytuację. Dziecko, które doświadcza obecności drugiej osoby, takiego zrozumienia tych lęków, niepokojów, też tej trudności, sytuacji, w której mówi, ja jestem z tobą, niewiele mogę zrobić, ale jestem, ja cię nie opuszczę, jest sytuacją bardzo ważną i sytuacją budującą. Wsparcie i też takie poczucie, poradziłem sobie. To we mnie też jest ta moc, jest naprawdę takim doświadczeniem, które nawet w sytuacji bardzo trudnej, traumatycznej może spowodować, że ona będzie paradoksalnie budować zasoby i będzie dawała siłę i moc. Tylko my musimy tym dzieciom w tym towarzyszyć. To myślę, że taki super, super ważny wątek właśnie, żeby też nie uciekać od tego, tak? Znaczy nie poprzestawać tylko na tym, że to jest trudne, więc okej, to nie rozmawiamy. Ja jeszcze chciałem wrócić do ważnego jeszcze wątku, który tutaj wielokrotnie się pojawia. Tutaj Natalia trochę o tym mówiła, jak właśnie podejść do tych uczniów, uczennic z Ukrainy, Rosji, Białorusi, których mamy wiele osób w szkołach. Chciałem jeszcze dopytać z waszego doświadczenia nauczycielskiego, nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo o tym nie rozmawialiśmy, czy wy macie takie klasy, z którymi pracujecie, w których te narodowości są i właśnie jak sobie z tym radzicie, co możecie poradzić, tak? Jak rozmawiać o tej wojnie w sytuacji, kiedy mamy przedstawicieli narodów uwikłanych w tę wojnę w klasie? Beata. No ja mówiłam tutaj wcześniej, że mamy dwie rodziny ukraińskie, ale są dzieci też z innych jeszcze krajów i nacji i te dzieci są zapisywane, wyjeżdżają. Może nie jest to tak jak w dużych miastach czy w większych gdzieś tam w Trójmieście na przykład, ale rzeczywiście dla takiej społeczności malborskiej, dla takiej szkoły, no jednak nie takiej mocno zróżnicowanej, jeśli chodzi o nacje, to też jest, no Włocha mamy też, to też jest takie od iluś lat nowum. I teraz jak Natalia mówiła o tym, czy Magda, że warto by było jakby zwrócić się no z takim właśnie do szkoły, czy dzieciaków, czy uczniów, których mieliśmy, czy mamy w Ukrainie, to rzeczywiście przypomniała mi się też bardzo już tam z 10 lat temu współpraca z Konotopem i z uczniami z tej miejscowości byli u nas. Natomiast wiecie, no, my byliśmy przygotowywani też do wejścia, tak sobie skojarzyłam, do Unii Europejskiej, tak? I mocno tam poznawaliśmy tam te różne nacje, kulturę i tak dalej. Więc myślę sobie, że warto właśnie no, chociażby zapytać wprost tych rodziców, jak oni to widzą, jak oni to czują. No, myślę, to, co też tu Jola, ale mówiła o tym i Magda o tym, żeby wsłuchać się, ale też bacznie obserwować od tych naszych uczniów, te grupy uczniów, bo to też jest takie bardzo istotne, czy gdzieś tam jakieś, nie wiem, w zakątku jakiegoś miejsca szkolnego nie odbywają się jakieś rozliczenia, wiecie, no to taka czujność ze wszechmiar, ale też mi się skojarzyło przy okazji wątek ten jeden, ale też tu to, co Magda mówiła o tym wsparciu uczniów i pamiętajmy, że właśnie ci nasi aktualni uczniowie, ci, którzy są no od pierwszej klasy tak naprawdę do ósmej, oni przechodzą kolejną traumę związana z pandemią i to, czego nie wiedzieliśmy na początku i to, że byliśmy pozamykani i tak dalej, to jest kolejne dla nich, wprawdzie no nie jesteśmy my w stanie wojny, ale kolejne trudne doświadczenie i trudne dla nich, trudne dla nauczycieli, trudne dla rodziców, więc no ogrom takiego wspólnego też pochylenia się i wspierania się wzajemnego jest i zapytania wprost, albo po prostu jestem z tobą, takiego bycia, to jest, no i budowania relacji. Nie widzę na teraz, nie mam jakiegoś
też jeszcze innego pomysłu, więc takie podejmowanie właśnie też, że jak możemy, wbrew pozorom ludzie, czy Polacy, czy nasi uczniowie, nauczyciele w wielu zbiórkach uczestniczą, więc to nie jest też, to dla nich, tych, którzy są tym u nas w szkole, to jest ogromne też takie, no myślę, wsparcie, tak, takie konkretne tu i teraz. Mhm. Jasne. Dzięki. Jeszcze tak patrzę na Jadwigę i Jolantę. Czy tak, strony... ja bym, jeśli mogę zabrać głos, bo takie trzy wątki mi się nasuwają. Gdzieś padają pytania i też w naszych wypowiedziach i na czacie śledzę, skąd czerpać informacje. Myślę, że warto mówić o tym z młodzieżą, z dziećmi, skąd pochodzą informacje, na które się powołujemy. Warto zadawać pytania, skąd to wiesz, i wyczulić młodzież na to, dzieci również na to, że ta wojna to jest też wojna oparta o dezinformację celową i że to jest mechanizm, którego powinniśmy być świadomi. Można skorzystać z materiałów, które opracowuje Stowarzyszenie Demagog, demagog.org. Dzisiaj pojawiła się tam nowa zakładka Ukraina i tam są weryfikowane informacje, które są upubliczniane w mediach, w wypowiedziach polityków i polityczek, informacje dotyczące właśnie Ukrainy i można zobaczyć, jak wiele z tych informacji jest celowo fałszywych, czy też manipulowanych, bo to jest jeszcze inna kategoria informacji, no więc to jest taki jeden wątek. Drugi wątek, który mi się nasuwa, to język, którym mówimy o tym konflikcie i te zagadnienia też już się pojawiały w naszych wypowiedziach. Ten język też łączę z memami, bo często młodzież no niestety stąd czerpie informacje na temat ważnych wydarzeń. Czy jeżeli Ukraińcy i Ukrainki będą przedstawiani w świetle, no tu padło to wyrażenie, tania siła robocza, czy jeżeli taki wizerunek będzie utrwalany, no to jakie są związane z tym konsekwencje? Warto wprost zadać to pytanie i zastanowić się wspólnie w klasie, jakie są konsekwencje utrwalania takiego wizerunku. Myślę, że też inaczej będą wyglądały te rozmowy w klasach, w których są dzieci, młodzież pochodzenia ukraińskiego i klasy, w których nie ma przedstawicieli tej narodowości. I myślę sobie o jeszcze jednym wątku i od razu powiem, co dalej, co po przyjęciu uchodźców i uchodźczyń, bo to też jest ważne. Teraz jesteśmy wszyscy wyczuleni na to, co się dzieje w Kijowie, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Obserwujemy bacznie, jak wyglądają przejścia graniczne. Niektórzy z nas śledzą wypowiedzi polityków i polityczek, zapewnień rządów o współpracy z samorządami. I tak to powinno wyglądać. Natomiast za jakiś czas faktycznie te przejścia graniczne prawdopodobnie zapełnią się ludźmi. I tu nie chodzi tylko o to, że my ich, no użyję tego wyrażenia, wpuszczamy. No i teraz jakie są konsekwencje takiego myślenia o tym zjawisku? Co dalej? Tu trzeba jeszcze przygotować społeczeństwo na to, że będziemy teraz żyć razem, będziemy siebie nawzajem poznawać. Warto wzbudzić w młodzieży jakąś ciekawość nowymi kolegami, nowymi koleżankami, uwrażliwić na to, że być może mają jakieś traumatyczne wspomnienia, być może ktoś z rodziny został na Ukrainie, że to jest takie bardzo oparte właśnie o współczucie, o empatię, więc zachęcam do tego, żeby myśleć już ten krok naprzód, bo to też jest przed nami. Dzięki. Jeszcze chciałem dopytać Jolantę, czy tu może też tobie w kontekście właśnie tych najmłodszej grupy wiekowej coś z tych komentarzy, pytań na czacie do czegoś byś się chciała odnieść, albo jeszcze może coś dodać w kontekście tego, co właśnie, jak warto ten temat poruszać, albo co warto robić, żeby młodzi, najmłodsi też nie zostali z tą bezradnością, bo to też myślę, że jest wyzwaniem w takim młodym wieku. Mhm, tutaj się pojawiły też takie komentarze właśnie o tym, że powinniśmy rozmawiać dużo o emocjach i ja się cieszę, że te początki już mam za sobą, ale też mam świadomość tego, być może troszkę przespaliśmy te sytuacje, kiedy się pandemia
rozpoczęła, że to będzie tylko krótko trwało, że to będzie na jakiś czas i tak braliśmy troszkę na przeczekanie. Więc teraz w tej sytuacji też bardzo trudnej, innej, ale też trudnej, ja już mam w sobie coś takiego, że to już nie wezmę tego na przeczekanie i inni pewnie też nie wezmą na przeczekanie, bo już mamy pewność, że to jednak będzie trwać dłużej. Ale też zaczynam rozmyślać o tym w sytuacji, kiedy nie będę znała odpowiedzi, nie będę sobie radziła z problemem, do kogo zwrócę się o pomoc. I myślę, że tutaj jest ważna taka współpraca w szkole, przygotowanie się do takich spotkań z uczniami, z psychologiem, z pedagogiem w szkole. I tu jeszcze mi się podobał jeden taki komentarz, właściwie tak zasiał troszeczkę taki też niepokój we mnie, albo może refleksję bardziej, co zrobić, żeby w szkole nie wywoływać paniki jednak zaraz natychmiast wszystkie lekcje i w każdej klasie i teraz i wiecie, to jeszcze takie podsycanie dodatkowe. Bądźmy uważni i reagujmy na potrzeby. Jeżeli ja jutro przyjdę do szkoły i nie będę miała pytań od uczniów, ja w ogóle tematu nie podejmę. Ja dopiero odezwę się wtedy, kiedy dziecko się do mnie zgłosi z takim problemem. Jeżeli się zgłosi na uboczu, to ja na uboczu z dzieckiem porozmawiam. Nie będę widać, inni nie potrzebują tej rozmowy. Więc bardzo dużo uważności, bardzo dużo delikatności, bardzo dużo empatii. No i jeszcze raz powtórzę, relacji. Dzięki. Ponieważ no już trochę, tak, jeszcze chciałem dopytać o jedną ważną rzecz, ale to może, bo widzę, że Magda i Natalia jeszcze chciały coś dopowiedzieć, to krótko. Tak. Magda. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja bym tylko zachęcała do tego, żeby mieć taką gotowość, to znaczy mówić, ja jestem. Słuchajcie, jakby była taka potrzeba, to możemy o tym gadać. I warto do tego co jakiś czas wrócić, bo tak jak powiedziałam, szczególnie w przypadku takich dzieci między 9-12, to naprawdę może wymagać czasu, zanim one będą gotowe do rozmawiania. To rodzice dobrze wiedzą, że czasami jest tak, że dziecko przychodzi, zadaje jedno pytanie, słucha odpowiedzi, mówi dobra, już nie mów, już wystarczy. A potem wraca po jakimś czasie po więcej. I to jest świetne, bo pokazuje, że dziecko potrafi regulować swoje napięcie. I też uwrażliwiałabym na to, żeby za tym podążać i żeby być w gotowości. Dzięki. Talia? Ja chciałabym się jeszcze odnieść do tej kwestii właśnie też takiego rozmawiania o tym w dłuższym terminie i też właśnie z grupą młodszych dzieci, bo wydaje mi się, że naprawdę jednym z tematów, który będzie istotny, jest kwestia właśnie przyjmowania dużych grup, też nowych uczniów z Ukrainy, którzy po prostu mogą się pojawić, pojawią się w naszych szkołach, tak? Jest wydana w Polsce bardzo dobra książka, ona też widziałam, że się pojawiła w czacie, ale na wszelki wypadek wspomnę jeszcze o tym. Teraz tu jest Nasz dom, właśnie widzę, że też znowu pojawia się w komentarzach. To jest książka do wykorzystania i w szkole z młodszymi dziećmi, ale też po prostu w rozmowach w rodzinie z dziećmi. O rodzinie ewakuowanej właśnie z obwodu donieckiego, która przenosi się do Polski. Wydaje mi się, że to może być też coś, co może nam posłużyć do takiej rozmowy o tym. Też już pojawił się w komentarzach wątek dotyczący mówienia w Ukrainie czy na Ukrainie i tak jakby, czy to jest, na ile to jest kwestia gramatyczna, tudzież nie. Wydaje mi się, że warto w tym temacie okazać wrażliwość i też jakby zrozumienie tego, że język obecny to też jest coś, co my kształtujemy, że mamy jakieś normy, ale też mamy uzus i to, jakim językiem mówimy, zmienia się i my możemy to też kształtować właśnie ze względu na to, żeby okazać szacunek naszym rozmówcom. A to może byś jeszcze wyjaśniła, bo może nie wszyscy rozumieją, dlaczego forma w Ukrainie jednak jest tą właściwą. To znaczy forma na Ukrainie jest odbierana przez Ukraińców jako właśnie forma, która pokazuje zależność ich kraju, pokazuje Ukrainę nie jako kraj niepodległy, tylko na przykład jakiś region czy kraj, obszar uzależniony od jakiegoś innego. Również forma na Ukrainie jest formą rozpowszechnioną w języku rosyjskim, dlatego też jest rażąca dla ukraińskiego ucha. I oczywiście ja też zdaję sobie sprawę, że kwestia przestawienia się w języku polskim może budzić duży opór, zwłaszcza wśród polonistów, ale być może nie tylko. Tym niemniej zachęcam do jakby
wrażliwości po prostu w tym zakresie, że to też jest coś, co może się nam wydawać błahe i nieistotne, a po prostu inni to słyszą. Jasne. Dzięki za to wyjaśnienie. Myślę, że to ważne też właśnie tego, jakim językiem mówimy, tak? Bo on też no tak, określa też właśnie to myślenie. Dobrze, jeszcze zbliżamy się do końca powoli, ale pojawił się ważny wątek i też wiem, że Magdalena, ty chciałaś o nim powiedzieć. Tutaj pojawił się taki komentarz osoby, która pisze, że czuje złość, kiedy słyszę, żeby nie uciekać, towarzyszyć, wspierać. I właśnie byłam w takiej sytuacji nauczyciela wspierającego uczniów po traumatycznym przeżyciu, potem przez półtora roku z tego wychodziłam. No właśnie, to tak, to też przecież my jesteśmy też ludźmi, tak, i też te emocje są w nas. Jak sobie z tym poradzić, żeby właśnie to rozmawianie o tych trudnych sprawach na nas się no, nie odbiło tak mocno. Absolutnie. To znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i temat, który chyba mało jest obecny, choć pojawia się już coraz częściej, bo zawód nauczyciela jest zawodem pomagania, zawodem zaangażowanym w bycie z drugim człowiekiem, z niezwykle wyśrubowanymi oczekiwaniami. Oczekiwaniami, w których no właśnie, deleguje się różne zadania, nie dając nic w zamian. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji jako psycholog, że towarzysząc osobie w kryzysie czy w traumie, mam superwizję, mam osobę, z którą mogę porozmawiać i też jestem uczona, szkolona, jak reagować i jak regulować własne stany emocjonalne i jak odróżnić empatię od syntonii. To znaczy, co zrobić, żeby towarzyszyć, współczuć, ale żeby te emocje mnie nie zalały, żeby to nie było tak, że ja doświadczam takiej traumy jak mój rozmówca. Nauczyciele są bardzo często pozostawieni sami sobie. To, co jest niezwykle cenne, to, co robimy dzisiaj. Zobaczcie Państwo, jesteśmy razem. Razem rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia. Możemy nawet sobie tutaj ponarzekać. Możemy się wymienić też swoją złością, frustracją i gniewem. I to jest świetne miejsce. Bardzo bym zachęcała do tego, żeby poszukiwać takich miejsc. Są takie zespoły nauczycielskie, które to robią, które budują taką wspólnotę, w której jest gotowość do rozmawiania, wymiany doświadczeń bez oceniania, bez takiego właśnie szybkiego udzielania reprymendy czy szybkich wskazówek. One się tworzą. Są też miejsca w miastach, do których nauczyciele mogą się udać, niekoniecznie do swojego zespołu, ale jest, zdaje się, że Śląsk jest tutaj też takim regionem, który celuje w takich inicjatywach. Online nam bardzo to ułatwił. Bardzo bym zachęcała Państwa do tego, żeby kontrolować siebie, żeby sprawdzać ten swój stan emocjonalny i też mówić stop, to znaczy mówić, ja poszukam kogoś, kto cię wesprze w tej sytuacji, bo ja chwilowo muszę też odpocząć. I to jest naprawdę okej. Okej jest mówić, ja już więcej nie udźwignę. Ja po prostu już sama muszę, czy sam muszę odpocząć. To jest bardzo ważne i też bardzo profesjonalne i odpowiedzialne. Kontrolujcie siebie i swój stan i reagujcie na to, co się z wami dzieje i szukajcie też dla siebie wsparcia i pomocy. Właściwie każda szkoła powinna mieć zespół kryzysowy. Jak się zdarzy taka sytuacja, w której no właśnie, dziecko z Ukrainy straci kogoś, kto w tej Ukrainie pozostał, to paradoksalnie ktoś musi mu udzielić wsparcia w szkole i to nie powinien być jego wychowawca, ponieważ on jest też w to zaangażowany. To powinna być osoba z zewnątrz. Dbajcie też Państwo o takie BHP. My w ogóle o tym nie mówimy, ale naprawdę to jest bardzo ważne, żeby to zabrzmi jak truizm, ale jest wiele badań, które to na to wskazują. Trzeba się wysypiać, trzeba dobrze zjeść. Trzeba zadbać o wysiłek fizyczny i o spacer, o wietrzenie głowy,
o spokój i o to, żeby nie tylko słuchać wiadomości o tym, co dzieje się u naszych sąsiadów, ale od czasu do czasu obejrzeć komedię. To naprawdę nie jest dowód bezduszności, tylko takiej umiejętności zadbania o siebie. I to jest naprawdę bardzo ważne. To ja mogę, przepraszam, tak z praktycznego punktu widzenia i z kolei z tego punktu widzenia dyrektorki szkoły. No właśnie, jak ogromna też jest rola i wspieranie dyrektora, przez dyrektora właśnie tych nauczycieli i budowanie też relacji. To, co mówiła Jola tutaj i wybrzmiało mocno też i Jadwiga o tych relacjach wychowawca czy nauczyciel-uczeń, ale też relacje między nauczycielami, relacje dyrektor, nauczyciel, relacje nauczyciel-rodzic, więc no nieustanne. Myślę, że pandemia też spowodowała i to zamknięcie, że trochę jednak mówiliśmy, Magdaleno, trochę jednak zaczęliśmy mówić o tym dobrostanie więcej niż przed i o tym, że warto właśnie takie czy superwizje, czy po prostu wygadanie się, nie wiem, nawet jeśli gdzieś poza szkołą, gdzieś w pokoju i niech to będzie grupa, niech to będzie rzeczywiście, no ale też taka uważność nauczycieli wobec uczniów, ale dyrektora wobec też nauczycieli swoich, dokładnie, więc to taki z kolei dla tych dyrektorów, którzy są, jak ważne, istotne. Dzięki. Dzięki. Dobrze, słuchajcie, ja jeszcze chciałem, zbierając te pomysły o tym, co można zrobić, żeby właśnie nie pozostawać biernym. Chciałem tutaj jeszcze krótko pokazać taki slajd, gdzie zebraliśmy te pomysły. Tutaj oczywiście Natalia o tym też mówiła, ale no tak, no zbieranie informacji i też oczywiście weryfikowanie, to żeby też tym uczniom, którzy się interesują tym tematem, pokazywać te źródła. Tu tych źródeł na czacie było dużo. My też będziemy na Facebooku publikować w najbliższych dniach te materiały, więc dzielmy się. Tutaj jest link do strony, która publikuje bieżące informacje o sytuacji wojennej bezpośrednio. I ona jest też już funkcjonuje od konfliktu bodajże krymskiego. No jest dobrej jakości. Wspierać organizacje, które pomagają w Ukrainie, które też już wymienialiśmy. To okazywanie solidarności, tutaj było sporo pomysłów, jak to robić, od takich najprostszych, symbolicznych, tak, flag, wstążek, przez to, żeby właśnie spytać, czy na przykład chcą porozmawiać, czy czegoś potrzebują. Demonstracje, których teraz będzie się na pewno jeszcze dużo, dużo działo. Petycje do rządzących, czy też, no tutaj akurat produkty rosyjskie, które pewnie najwięcej przynoszą dochodu, trochę nie mamy wpływu na to, czy z nich korzystamy, to są produkty energetyczne, ciężko, no ale też symbolicznie można to robić. Jeszcze tu padło też takie pytanie na czacie, no bo też mówiliśmy o tym właśnie, żeby polecać różne materiały, które pozwolą trochę zgłębić tę ukraińską kulturę i poznać po prostu samą Ukrainę. Tu padł przykład książki Teraz tu jest nasz dom, ale może tu jeszcze Natalia, czy byłabyś w stanie coś więcej polecić zainteresowanym? To była książka, którą poleciłabym no, przede wszystkim dla młodszych dzieci. Natomiast jeśli szukamy czegoś dla uczniów liceum na przykład, to sięgnęłabym do literatury współczesnych pisarzy ukraińskich i tutaj ogromną pracę wykonało wydawnictwo zwłaszcza Czarne, gdzie można znaleźć jakby cały przegląd współczesnej literatury ukraińskiej. Ja szczególnie zachęcałabym do sięgnięcia po twórczość Serhija Żadana, na przykład powieść Internat, która też porusza kwestie właśnie wojennego Donbasu. I w ogóle jest to pisarz, który sam jest ze wschodniej Ukrainy, pisze w języku ukraińskim i też potrafi przedstawić i sproblematyzować tę rzeczywistość ukraińską. I jest też jego twórczość, zarówno proza, jak i poezja, po prostu atrakcyjna, może być atrakcyjna dla młodzieży. Mhm.
Dzięki. No ja też ze swojej strony, ale to bardziej dla takich już młodych, bardziej zainteresowanych historią i trochę wchodzeniem właśnie w te wątki historyczne, ale też szukającym genezy stosunku Rosji do Ukrainy, to bym polecał Czerwony Głód Ann Applebaum, gdzie ona bardzo rzetelnie opisuje to, jak głód, Hołodomor, prawda, był też celowym działaniem Rosji, który miał na celu wyniszczyć Ukrainę. No i ona tam pokazuje bardzo, z czego to wynikało. I myślę, że pozwala zrozumieć też ten stosunek współczesny Rosji do Ukrainy, ale oczywiście to jest gruba książka, na pewno nie dla szkoły podstawowej. No dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Za dużo wskazówek konkretnych z różnych stron o tym, jak mówić o wojnie w Ukrainie, o tym tragicznym wydarzeniu, które obecnie się dzieje. Bardzo dziękuję panelistkom, gościniom moim dzisiejszym, Beacie Kacprowicz, Magdalenie Śniegulskiej, Jadwidze Jarosz, Natalii Kertyczak i Jolancie Okuniewskiej. I dziękuję Państwu, no i trzymam kciuki, żebyście sobie z tą kwestią radziły. My też w CEO jesteśmy po to, żeby Was wspierać i na pewno więcej materiałów będziecie widzieć na naszym Facebooku i stronie blogu, więc no cóż, dziękuję bardzo, dobrego wieczoru, dobranoc.